Siemano, z tej strony Darcio, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie chciałem zachęcić cię do dania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez zbędnego przedłużania, lecimy z filmem. Pod ostatnimi odcinkami z tej serii zauważyłem jedną propozycję, która przewijała się dość hucznie po moim kanale. I widząc, że większość z was nie ogarnia działania ewolucji Standard Giorno, postanowiłem wytłumaczyć wam działanie Golden Experience Requiem. Oczywiście jeszcze na starcie zapraszam na kanał z większymi projektami typu prześmiewcza animacja o nazwie Devil Studio. Golden Experience Requiem jest to stunt Giorno Giovanni, powstały na skutek przebicia strzału Requiem podczas walki z Diavolo. Z wyglądu jest on niesamowicie epicki, jego charakterystycznym elementem jest na pewno ta strzała w czole. Posiada on taki sam wzrost jak jego właściciel oraz budowę ciała. Co ciekawe, posiada on także własną wolę, co zostało nam przedstawione w serii, kiedy to stunt przemówił do Diavolo podczas manipulowania rzeczywistością. Podczas transformacji mogliśmy również zobaczyć, że Golden Experience tak jakby zrzucił skórę, co doprowadziło do ewolucji standa i powstania Requiema. Może to być odniesienie do zwierząt, które tak samo jak na przykład węże zrzucają swoją starą skórę. Jeżeli chodzi o umiejętności ogólne, takie jak szybkość czy siła, jest on praktycznie na najwyższym poziomie. Przykład jego szybkości mogliśmy zobaczyć w momencie wystrzelenia promienia z opuszka palca w Diavolo. Oprócz tego, dzięki niesamowitej aurze Standard Giorno jest w stanie lewitować. Golden Experience Requiem, tak samo jak swoja poprzednia wersja, jest w stanie ożywiać przedmioty oraz manipulować nimi. Oczywiście zdolności te zostały znacznie bardziej wzmocnione przez strzałę. Przykładem podwojenia tej zdolności jest już dziś przytoczona scena strzału w Diavolo. Po przebiciu ręki promień rozwalił stojący za Diavolo budynek, a gruz spadający z budynku zmienił się w kilkanaście żywych skorpionów. Zdecydowanie największą i najsilniejszą zdolnością Golden Experience Requiem jest powrót do punktu zero. Najprościej tłumacząc, jest to dosłownie to samo co kliknięcie Ctrl Z. Zdolność ta może unierzeczywistnić dane wydarzenie, całkowicie powtarzając daną scenę. Poprzez ingerencję w czas jest ona w stanie ratować ludzkie życia, lub jak to zostało zrobione w anime, torturować daną personę ciągłymi zgonami, tak jak to było w przypadku Diavolo. Po zabiciu osoby w oryginalnej linii czasu, jego dusza zostaje przeniesiona do punktu zero w nowej rzeczywistości, przez co jeszcze raz przeżywa swoją śmierć. Można by powiedzieć, że jest to tak najgorszy rodzaj tortur. A dzisiaj to by było tyle. Jeśli film ci się spodobał, to zapraszam do subskrybowania kanału po więcej tego typu treści. No i w sumie widzimy się niedługo. Do następnego. Bye!